Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Rzeczywiście jest tak, że Polska w 2009 roku została objęta procedurą nadmiernego deficytu. Rada ECOFIN wydała wtedy rekomendacje, w ramach których powinniśmy w 2012 roku z tej procedury wyjść poprzez zmniejszenie deficytu strukturalnego, tak zwany wysiłek fiskalny, mierzony tak naprawdę spadkiem tego strukturalnego deficytu o 1,4% PKB średnio w okresie 2010-2012. Mogę powiedzieć, że konsolidacyjne działania rządu doprowadziły do tego, że w tym czasie wydatki po oczyszczeniu o te, które są finansowane ze środków Unii Europejskiej, dla których ostatecznym beneficjentem są jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych, zostały zmniejszone o 2,9%. To naprawdę gigantyczne cięcia. One były możliwe dzięki obowiązującej od 2011 roku wydatkowej regule dyscyplinującej z jednej strony, ale także na przykład ograniczeniu funduszu wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych poprzez przyjęcie co do zasady zamrożenie na nominalnym poziomie tych wynagrodzeń, także okresowemu zakazowi przyjmowania przez rząd projektów ustaw, których skutkiem może być spadek dochodów, ale także takich projektów, które powodują zwiększenie wydatków na mocy ustawy o finansach publicznych, artykułu 112c. O wreszcie wprowadzeniu także w 2009 roku regułą fiskalnym, jeśli chodzi o samorządy, to jest artykuł 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, czyli z jednej strony zasada zrównoważonych budżetów, z drugiej indywidualne limity zadłużenia. Mogę powiedzieć, że mimo tak bardzo dużej konsolidacji, deficyt sektora wyniósł jednak na zakończenie ubiegłego roku, jak Państwo wiecie, 3,9%, a nie tak jak planowaliśmy 3,5%, czyli ukształtował się na poziomie wyższym niż wcześniejsze prognozy. I główny wpływ na to miało wyraźne pogorszenie koniunktury w otoczeniu zewnętrznym Polski, które się przełożyło na spowolnienie wzrostu gospodarczego. W 2011 roku, przypomnę, ten wzrost to było 4,5% PKB, a już w roku 2012 zaledwie 1,5% PKB. I to się uwidoczniło z pełną siłą, głównie w formule spadku dochodów podatkowych. W gruncie rzeczy zadziałały automatyczne stabilizatory koniunktury. Ale ten nasz wysiłek, mogę powiedzieć, znalazł także uznanie, jeśli chodzi o Komisję Europejską. I jakbyśmy przyjrzeli się dokumentom Komisji Europejskiej, także rekomendacjom Rady i rekomendacjom przyjętym w gruncie rzeczy 21 czerwca tego roku. Jakbyśmy wejrzeli także w dokumenty robocze Komisji, to stwierdza się w nich, że Polska mimo niezredukowania deficytu do poziomu pozwalającego na zakończenie procedury nadmiernego deficytu podjęła skuteczne działania. Szacuje się, że średnioroczny widoczny wysiłek fiskalny w latach 2010-2012 wyniósł 1,6% PKB, czyli przewyższa zalecany średnioroczny wysiłek fiskalny, to o czym mówiłem na wstępie, 1,4% PKB. Ponadto Komisja w swoim raporcie za rok 2012 na temat stabilności fiskalnej stwierdza, że w krótkim okresie Polska nie jest zagrożona ryzykiem problemów ze stabilnością finansów publicznych. W średnim okresie to ryzyko, zdaniem Komisji, jest średnie, a w długim okresie niskie. Oczywiście to wszystko przy założeniu pełnego wdrożenia planów konsolidacyjnych. Tutaj warto też powiedzieć wobec tego, że Polska, podobnie jak inne kraje, a zmiany dotyczą naprawdę wielu krajów, jeśli chodzi o rekomendacje i rewizję tych rekomendacji w ostatnim okresie,
mówiła pani poseł, formułując pytanie, że 20, 21 krajów aktualnie było do tego roku objęte procedurą. W 5 przypadkach wyszły te kraje, pojawiła się Malta. W sumie wobec tego jesteśmy w gronie 17 krajów, które tą procedurą nadmiernego deficytu są jeszcze objęte. I wśród tych krajów są takie jak Dania, Austria, Belgia, Czechy, Holandia, Francja na przykład. No, nie będę ich wszystkich wymieniał. Natomiast no, ważne jest w tym to, że dostaliśmy nowe rekomendacje. My w odpowiedzi na te rekomendacje przygotowaliśmy program aktualizacji konwergencji, zaktualizowaliśmy plan konwergencji na lata 2013-2016, który no, przewiduje cały szereg działań. O tych działaniach musimy poinformować, o tych planowanych działaniach musimy poinformować Komisję Europejską i w niedługim czasie rozpoczniemy na ich temat rozmowę. Chciałbym powiedzieć jeszcze słów parę na temat tych działań, jeśli to możliwe. O te zmiany dotyczą i strony dochodowej. I myślę, że to jest to, co najbardziej Państwa interesuje, i strony wydatkowej. Jeśli chodzi o tą stronę dochodową, to przede wszystkim akcyza i jej wzrost zakładany nie tylko w 2013, ale i w kolejnym roku. To jest objęcie podatkiem akcyzowym suszu tytoniowego. To jest także objęcie akcyzą gazu ziemnego do celów opałowych. Tu nam się kończy derogacja 1 listopada i wprowadzamy, gotowa ustawa przeszła przez Radę Ministrów dosłownie we wtorek, trafi do Sejmu. Chcę z całą mocą powiedzieć, że to rozwiązanie, które proponujemy, ma chronić gospodarstwa domowe, cały szereg zwolnień przedmiotowych, podmiotowych, które gospodarstwa domowe przed skutkami tego wzrostu akcyzy uchronią, ale to jest także podniesienie, to jest także utrzymanie stawki VAT na dotychczasowym poziomie, mówimy o tutaj 23%, czyli przypomnę, zakładaliśmy zmniejszenie tej stawki po osiągnięciu procedury nadmiernego deficytu od 2014 roku. Mieliśmy wrócić do stawki 22%. W ramach tych podejmowanych działań zakładamy utrzymanie jednak stawki na poziomie 23%. Brak waloryzacji przepisów podatkowych związanych z podatkiem dochodowym, czyli brak waloryzacji progów podatkowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. To wszystko ma nam zapewnić wyższy poziom dochodów. Do tego jeszcze opodatkowanie spółek komandytowych na przykład. Szereg rozwiązań także, jeśli chodzi o VAT. No, ze względu na czas nie będę już w szczegółach ich omawiał. Na tym etapie tyle. Dziękuję.